Witam państwa serdecznie z Goczałkowice Zdroju. Jesteśmy w miejscu kultowym na mapie województwa śląskiego, uzdrowisko Goczałkowice Zdrój. A w naszym mobilnym studiu gościmy Jarosława Wierzchołka, prezesa zarządu uzdrowiska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oraz panią doktor Ewę Biskupek, ortopedę, traumatologa, specjalistę rehabilitacji medycznej. Dzień dobry. Drodzy państwo, ile tak naprawdę mamy w Polsce uzdrowisk i jak są one zlokalizowane? Dziś mamy w Polsce 47 uzdrowisk. Ich liczba co roku jest mniejsza, ale i tak do wyniku przedwojennego jest nam bardzo daleko. Przed wojną mieliśmy w Polsce 300 uzdrowisk. Były to zdrojowiska, były to cieplice, były to stacje termiczne. Dzisiaj działamy w zupełnie innych uwarunkowaniach prawnych. Żeby być uzdrowiskiem, trzeba mieć surowce naturalne i odpowiedni klimat. Na czym polega wyjątkowość uzdrowiska w Kłoczołkowicach? Ta wyjątkowość związana jest po pierwsze z surowcami naturalnymi. Posiadamy własne złoża solanki i borowiny, a po drugie posiadamy unikatowy klimat, który jest klimatem małobodźcowym i jest preferowany w chorobach reumatycznych oraz narządów ruchu, zwłaszcza pooperacyjnych. Właśnie Pani doktor, jakie choroby i jakie dolegliwości możemy tutaj leczyć? W naszym ozdrowisku zajmujemy się leczeniem głównie chorób narządu ruchu, jak Pan Prezes wspomniał, czyli to są choroby zwyrodnieniowe stawów, zespoły bólowe kręgosłupa, są to choroby reumatyczne, czyli choroby zapalne, w tym bardzo często występująca w naszej populacji choroba, czyli reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Zajmujemy się leczeniem tych, tych skorzeń. Zajmujemy się leczeniem pacjentów, rehabilitacją pacjentów po y, zabiegach operacyjnych, po endoprotezoplastykach stawów, po y, operacjach kręgosłupa. Y, także y, leczymy pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi, głównie kręgosłupa, z przewlekłymi zespołami bólowymi wielostawowymi oraz leczymy również wiele innych chorób, w tym cukrzycę, w tym mamy również możliwość pomocy pacjentom z zapaleniem skóry, zapaleniem z łuszczycą. Tutaj dużą rolę odgrywa nasza solanka w leczeniu tych, tych chorób, oraz również wiele innych chorób możemy leczyć z powodzeniem. Jesteśmy dzisiaj, nagrywamy ten program w niesamowitym miejscu. Stara pijalnia odrestaurowana. Cieszy oko. Cieszy oko. Jest to jedna z naszych flagowych inwestycji. Zakończyliśmy pierwszy etap modernizacji. Przed nami kolejny. Jesteśmy w trakcie realizacji wyposażenia po to, żeby jesienią, już we wrześniu, uruchomić tutaj pijalnię wód leczniczych, po to, żeby kolejny zabieg w formie krenoterapii dołączyć do pakietu naszych usług. Właśnie pani doktor kranoterapia, czyli kuracja wodami leczniczymi. W jaki sposób pomaga kuracjuszom? Pomaga na wiele sposobów. Jest skuteczna w chorobach układu trawiennego, w chorobach układu oddechowego, również w chorobach metabolicznych typu cukrzyca, dna moczanowe, osteoporoza. A z tego względu, że mikroelementy zawarte w wodzie powodują raz, że poprawę przemiany materii, powodują zwiększenie mineralizacji kości, co jest im szalenie istotne przy osteoporozie. Także bardzo duże znaczenie kuracja pitna ma w chorobach układu oddechowego, w przewlekłych nieżytach gardła, nosa, w zapaleniach błony śluzowej, wszelakich nieżytach żołądka, jelit, tego typu chorobach, a także ogólnie ma działanie dobroczynne na cały organizm. Pani prezesie Nowy pomysł marketingowy Woda Goczała. Skąd w ogóle taki pomysł? Ten pomysł nie jest przypadkowy. Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój w swojej kampanii marketingowej chce sięgać do historii. Goczałkowice Zdrój to historia sięgająca wieku XIV. W 1320 roku pojawiła się historia rycerza Goczała, który walczył dla księcia Pszczyńskiego. W zamian za udział w walkach otrzymał Ziemię. Na tych ziemiach rozwinęła się jego rodzina. Mieszkańcy tej ziemi to Goczałkowiczanie. Stąd nazwa wody, którą wprowadziliśmy na rynek Woda Rycerza Goczała. Ta woda będzie jak znalazła na lato dla kuracjuszy. Oczywiście. Muszę powiedzieć, że jest to woda naturalna, woda wysoko zmineralizowana, mająca znakomite właściwości lecznicze i również nawadniające. Także jest w postaci gazowanej, niegazowanej, co kto lubi. Żeby spiąć tę pierwszą część taką wielką reklamą, fakt, że uzdrowisko w Koczałkowicach jest w tak bliskie odległości aglomeracji górnośląskiej. To spory atut? To jest ogromny atut dla uzdrowiska. Chcemy go wykorzystać w swojej kampanii marketingowej. Wiemy, że 75% naszych kuracjuszy to mieszkańcy województwa śląskiego. Jest to znane i lubiane uzdrowisko na Śląsku. Mamy tylko jedną konkurencję, to uzdrowisko w Ustroniu. Natomiast jest różnica pomiędzy uzdrowiskiem górskim a nizinnym nasze uzdrowisko jest bodźcowe, ma bardzo przyjazny klimat jest temperatura umiarkowana wobec tego cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony kuracjuszy Drodzy państwo wiemy już jak wygląda stara pijalnia wód wiemy również co nieco na temat wody gorczała. czas na to żeby poznać zabiegi z jakich tutaj mogą korzystać kuracjusze w podróż tutaj po uzdrowisku zabiera was Małgorzata machulika. Zwiedzanie traktu zabiegowego rozpoczęłam od sprawdzania sprzętu na sali gimnastycznej. Jest ze mną kierownik Zakładu Przyrodoleczniczego pani Katarzyna Wiśniewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Kasiu, z czego kuracjusze mogą skorzystać tutaj, choćby na tej sali gimnastycznej, od której właśnie zaczynamy? Przede wszystkim ze sprzętu, który posiadamy, który jest na sali gimnastycznej w typu rowerki, stepery, z ostatnio zakupione sprzęty, które posiadamy stół do terapii ręki, kolumnę wolnostojącą do ćwiczeń. Przede wszystkim Korzystają z rad fizjoterapeutów, którzy w profesjonalny sposób prowadzą zajęcia, proponują pacjentom, jak ćwiczyć dalej w domu, żeby po prostu utrzymać to, co zdobyli podczas terapii, w, w, w trakcie pobytu, czy w uzdrowisku, czy w szpitalu uzdrowiskowym. Fantastycznie, no to idziemy dalej. Oczywiście sala gimnastyczna na trakcie zabiegowym to nie wszystko w tej chwili jesteśmy na basenie, ale w ofercie jeszcze mnóstwo innych zabiegów. Jakie zabiegi proponujecie Kuracjuszą? Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój posiada bardzo dużą gamę zabiegów. Posiadamy, wykonujemy około 50 rodzajów zabiegów. Jest podzielone to wszystko na działy. Dział fizykoterapii, w którym wykonujemy zabiegi przy użyciu prądów, jest dział masażu, gdzie wykonujemy masaże klasyczne, drenaż limfatyczny, masaż przy użyciu suchego, łóżka do suchego hydromasażu, jest dział również nasze największe perełki uzdrowiska, czyli solanka, zabiegi przy użyciu solanki, borowiny. Zabiegi przy użyciu solanki to wykonuje, tutaj wykonujemy kąpiele solankowe częściowe, kąpiele solankowe całkowite. Wykonujemy inhalację przy użyciu naturalnego naszego surowca. Kolejnym działem jest dział borowinowy, gdzie wykonujemy zabiegi przy użyciu borowiny naszej naturalnej. Zabijania borowinowe wykonujemy całkowite, zabijania borowinowe częściowe oraz kąpiele borowinowe w wannie, gdzie pacjent sobie po prostu swobodnie leży podczas zabiegu. Na basenie tutaj akurat w którym się znajdujemy, wykonujemy ćwiczenia kinesterapeutyczne Przy użyciu woda na pewno jest z domieszką solanki, co też korzystnie wpływa na lecznictwo u nas w uzdrowisku. A my wracamy do naszego studia. Z nami cały czas Jarosław Wieszek, prezes uzdrowiska oraz dr Ewa Piskupek. Drodzy Państwo, inwestycje. Wiemy już o pijalni, która została odrestaurowana. Inhalatorium. Co tu takiego? Inhalatorium to jest nasza druga inwestycja, która powstaje dzięki głosom mieszkańców województwa śląskiego. To dzięki tym głosom otrzymaliśmy środki w ramach budżetu obywatelskiego i mogliśmy zrealizować inwestycję, na którą składa się. Całoroczna tężnia wraz z opcją inhalatorium oraz rewitalizacja terenu zielonego, tak zwany ekozakątek. Pani doktor, inhalacja zbiorowa, czym tak naprawdę może nam pomóc? Inhalacja zbiorowa pomaga szczególnie w schorzeniach układu oddechowego. Mamy tu na myśli przewlekłe nieżyty gardła nosa, przewlekłe zapalenia zatok, choroby dolnych dróg oddechowych, czyli astmę, alergie przewlekłą chorobę obturacyjną płuc. Także ma duże znaczenie w chorobach układu trawiennego, w układach, w chorobach układu narządu ruchu. Ma działanie przeciwzapalne, przeciwraumatyczne. No tego, te, tego typu schorzenia głównie leczy się inhalacjami. Także nie bez znaczenia jest fakt, że środowisko solankowe, środowisko inhalacji bardzo korzystnie wpływa na stres, na relaks, na wzmożone napięcia mięśniowe, na, na bezsenność. No, na ogólne samopoczucie wpływa bardzo korzystnie. Ekozakątek to też ciekawa miejscówka, która jest tutaj zlokalizowana pomiędzy zabytkowymi budynkami. Niewątpliwie tak. Większość uzdrowiska znajduje się w strefie A. W strefie A znajdują się również trzy obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, natomiast inhalatorium powstało w sąsiedztwie tej strefy i chcemy w ten sposób nawiązać do architektury parkowej. Będziemy korespondowali z tym terenem poprzez zastosowanie tych samych latarni, ale ponadto w tym miejscu pojawią się domki dla jeży, domki dla owadów. Proszę pamiętać, że uzdrowisko w większej części, jeżeli chodzi o strefę chociażby C i B, Uzdrowiska znajduje się w obszarze Natura 2000. Mamy tutaj bogactwo flory i fauny, co oznacza, że jesteśmy bardzo cenni pod względem przyrodniczym. W takich okolicznościach przyrody wraca się do zdrowia szybciej? Oczywiście. Jest to udokumentowane tym, że pacjenci wracają do nas cyklicznie, są bardzo zadowoleni. Twierdzą, że Korzystne efekty zabiegów utrzymują się nawet ponad rok. Także, no, tak to wygląda. No, myślę, że należy też pamiętać o tym, że to leczenie klimatem daje swój rezultat po dwóch tygodniach. Dlatego wszystkich kuracjuszy namawiamy do jak najdłuższego pobytu, a również do jak najczęstszego powrotów. Zwracacie też dużą uwagę na profilaktykę. Tutaj osoby, które nawet opuszczają wasze uzdrowisko, często wyjeżdżają z gotowym zestawem ćwiczeń i też namawiacie do tego, żeby sami zadbali o swoje zdrowie. Oczywiście jest to bardzo istotne z punktu widzenia profilaktyki głównie chorób zwyrodnieniowych, chorób wieku starszego, również szalenie ważny dla utrzymania dobrej kondycji e, ogólnego stanu zdrowia także pacjenci zawsze mają możliwość porozmawiania z lekarzem, porozmawiania z dietetykiem, odnośnie też dieta również i, i żywienie ma bardzo ważne znaczenie do utrzymania dobrostanu. Także jest możliwość uzyskania pomocy fizjoterapeuty i poinformowania się w jaki sposób kontynuować tą terapię, którą tutaj u nas otrzymali. No i większość pacjentów się do tego stosuje i są zadowalające efekty. Kontynuacja tej terapii jest oczywiście możliwa dzięki temu, że uzdrowisko Goczałkowice Zdrój ma w swojej ofercie również konfekcjonowane surowce naturalne. Dotyczy to zarówno solanki, jak i borowiny. Od niedawna w naszej ofercie znajdują się plastry borowinowe, każdy z już korzystających tutaj z terapii może je nabyć i kontynuować tą terapię w domu. Jeżeli chodzi o borowinę, na co pomaga? Pomaga na wiele schorzeń, przede wszystkim na choroby zwyrodnieniowe, choroby zapalne. Ma mocne działanie rozgrzewające, tym samym oczyszcza z toksyn, czyli działanie oczyszczające. Ma działanie przeciwzwyrodnieniowe, uelastycznia, ujędrnia skórę, także to ma też bardzo duże znaczenie. Ogólnie ma działanie na cały organizm, a także na działanie miejscowe, w zależności jaki, jaką formę zabiegów zastosujemy, bo mamy możliwość zastosowania zabiegu całościowego pod postacią kąpieli w wannie z barowiną, a także zabiegów miejscowych. Także jest możliwość skorzystania z zabiegów kosmetycznych, z kosmetykami opartymi na naszych surowcach właśnie barowinie i solance. Panie prezesie, ten profil kuracjusza on się zmienia. Ta średnia wieku. Idzie w dół? No, niestety nie, ta średnia wieku idzie do góry. Są to głównie osoby w wieku poprodukcyjnym. Myślę, że są to uwarunkowania systemowe. Nie ma możliwości skorzystania z L4 w trakcie pobytu sanatoryjnego, co powoduje, że ten pacjent, który do nas trafia na pobyt sanatoryjny jest coraz starszy. Być może przyszłość wprowadzi tutaj zmiany. Dzisiaj na leczenie uzdrowiskowe w Województwie Śląskim czeka się 15 miesięcy. Pani doktor, jeżeli chodzi o te młodsze pokolenie, nie te przeżywające swoją drugą, trzecią czy nawet czwartą młodość, takie osoby też powinny od czasu do czasu zaglądać właśnie do uzdrowisk. Jak najbardziej. Ma to działanie głównie profilaktyczne w zapobieganiu chorobom zwyrodnieniowym, głównie. Także jest to bardzo istotne, żeby korzystać z tego typu jak, jak jakie proponujemy, i tym samym opóźnić jakby postęp różnych chorób cywilizacyjnych. Także zachęcamy serdecznie. A drodzy Państwo, zdrowisko to nie tylko zabiegi, to nie tylko leczenie. Sporo tutaj również dzieje się właśnie po tych już zabiegach. A co dokładnie, to sprawdzała dla Was Małgorzata Machulik. Szanowni Państwo, mnie przypadło w zaszczycie zaprezentowanie jednego z piękniejszych miejsc tutaj w uzdrowisku Goczałkowice, jest ze mną pani Katarzyna Kołodziejczyk Kaplita. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Kasiu, fantastyczne miejsce. Tuż tutaj za drzewami, tak naprawdę dworzec kolejowy. Dotrzemy pociągiem tutaj właściwie w 20 minut z Katowic. Stąd dotrzemy również do Wisły i z powrotem cudowne miejsce, cudowna baza. Własnym środkiem transportu również dotrzemy tutaj bez problemu. W związku z tym, świetne chyba miejsce nie tylko dla kuracjuszy, ale także na taki wypad weekendowy. Jak najbardziej zgadza się. Oprócz właśnie tych kuracjuszy na NFZ czy pacjentów szpitalnych mamy sporą grupę kuracjuszy komercyjnych, którzy przyjeżdżają zarówno na takie dłuższe pobyty rehabilitacyjne, jak i również pobyty weekendowe czy kilkudniowe. I co tutaj do dyspozycji mają tacy klienci właśnie weekendowi, czy nawet jak przyjadą tutaj na wakacje? No, uzdrowisko oferuje szereg atrakcji. Zacznijmy właśnie od tego miejsca, gdzie jesteśmy. Sama najbliższa okolica uzdrowiska jest bardzo atrakcyjna. Park Zdrojowy. Uzdrowisko oferuje wypożyczalnie rowerów oraz kijków Nordic Walking. Także można sobie tutaj spacerować, można wybrać się na okoliczne ścieżki rowerowe, na wycieczki, obejrzeć pobliskie ogrody Kapias, czy też Zaporę Czałkowicką. No właśnie, bo muszę przyznać, że sama sprawdziłam, wypożyczyłam sobie rowerek i tutaj są piękne stawy i zapory. Też również tutaj za nami. Tak, zgadza się jak najbardziej. Jest to taki jeden z podstawowych celów gdzieś wypraw naszych kuracjuszy, właśnie weekendowy. Gdzie ci kuracjusze mogą być wtedy zakwaterowani? Oferujemy siedem pawilonów dla naszych kuracjuszy komercyjnych. One są zróżnicowane właśnie ze względu na, na położenie, na standard. Kilka pawilonów znajduje się tutaj w Parku Zdrojowym. One są właśnie w sezonie takim ciepłym bardzo lubiane przez kuracjuszy, ponieważ spacerkiem można sobie przejść na miejsce zabiegów. Ale mamy też pawilon, y, pawilon znajdujący się zaraz obok bazy zabiegowej, czy na przykład pawilon modrzew. On jest połączony bezpośrednio z bazą zabiegową, więc nie trzeba nigdzie bezpośrednio na zewnątrz wychodzić. Znaczy, nie trzeba wychodzić nigdzie mhm. na zewnątrz, tylko bezpośrednio można się udać na zabiegi. On jest też świeżo po remoncie, odmalowany, także pokojem są w wysokim standardzie, klimatyzowane. No i jest bardzo lubiany też przez tych prywatnych klientów. Mhm. Z czego mogą jeszcze korzystać tutaj, jeśli chodzi o tą bazę na zewnątrz? Wiem, że jakieś kawiarenki mijałyśmy. Tak, y mamy tutaj dwie kawiarenki. Jedna jest lokalizowana w środku, na antresoli przy trakcie zabiegowym. Bardzo klimatyczna kawiarnia Weranda. I jest także kawiarnia uzdrowi kawiarenka uzdrowiskowa, zaraz y obok naszej jadalni. Można się napić pysznej kawy, czy też skosztować wypieków naszych pań kucharek. Ciasta jak domowe. No, i posiadamy także klub kuracjusza, lawendowy kącik, tam z kolei już bardziej wieczorami, można się bardziej odprężyć, rozerwać, są organizowane dancingi, można sobie zagrać wilarda czy też w tenis stołowy, także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. W tej chwili jesteśmy w Altance, otoczone pięknymi różami. Niewątpliwie była to atrakcja w weekend, kiedy odbywał się tu festiwal róż, tak? Takich imprez tutaj jest więcej. Tak, zgadza się. Festiwal już jest to coroczne wydarzenie. My również jako uzdrowisko dbamy o to, by takie cykliczne imprezy u nas odbywały się. Przykładem może być Górnośląska Biesiada Uzdrowiskowa. Jest to taki nowy cykl imprez. Do tej pory odby odbyły się dwie edycje. Jest to taka impreza, która jest organizowana na sali jadalnianej zarówno dla naszych kuracjuszy, jak i również dla gości z zewnątrz. Impreza w klimacie śląskim, gdzie można sobie dobrze zjeść, pośpiewać, potańczyć, posłuchać kawałów. No, Generalnie miło spędzić czas. Mówiliśmy o tym, co w plenerze, e, mówiliśmy o tym, co w środku, na przykład taka biesiada, ale w, wewnątrz w budynkach kryje się też sporo różnych atrakcji e, i zabiegów, zarówno dla kuracjuszy, jak i dla tych osób, które przybywają tutaj na pobyty prywatne. Z czego mogą korzystać tak naprawdę tutaj kuracjusze? No, poza naszą świetną bazą zabiegową. Kuracjusze mają również co robić po popołudniami wieczorami. Przykładem jest właśnie odnowa biologiczna. Jest to miejsce znajdujące się na trakcie zabiegowym. Ono jest otwarte po południami do godziny aż 22. Składa się z dwóch basenów: jeden basen solankowy, drugi taki z masażem wielostrumieniowym, aż trzech saun: sauna parowa, sauna sucha i sauna na podczerwień. A także można tam skorzystać z dodatkowych zabiegów, np. łóżek masujących. No i też kolejną taką atrakcją w środku jest jaskinia solna. Tam zapraszamy na takie 45-minutowe seanse, gdzie kładziemy się, relaksujemy i przez te 45 minut oddycha się aerozolem solankowym, który jest bawienny m.in. dla naszych dróg oddechowych. W korytarzu mijałam też, nie, nie mówiła Pani o tym, tężnię solankową. Niewielką, ale również przy okazji można w oczekiwaniu na jakiś zabieg skorzystać. Tak, dokładnie. Znajduje się tam taka mini tężnia. Bardzo wiele osób tam właśnie spędza czas pomiędzy zabiegami, na przykład czytając książkę. Z czego jeszcze możemy tutaj skorzystać? Tak jak już wspomniałam, właśnie są to imprezy cykliczne. Poza tymi takimi większymi wydarzeniami jak biesiady, mamy różnego rodzaju koncerty, wykłady. Występy kabaretów, to wszystko odbywa się w sali koncertowej w pawilonie Wrzos na różne tematy, także każdy też coś znajdzie dla siebie. Można się pośmiać, można się czegoś dowiedzieć o zdrowiu, o profilaktyce. To w takim razie może teraz wybierzemy się do kawiarenki. Zapraszam serdecznie. W ten sposób trafiłyśmy do uzdrowiskowej kawiarenki, gdzie czekamy na pyszne domowe ciasta, bo o czym trzeba wspomnieć, ciasta wychodzą tutaj z pod rąk Waszych kucharek. Tak, oczywiście. My posiadamy własną kuchnię, i wszystkie posiłki są tutaj przygotowane u nas na miejscu. I a propos własnych wyrobów, to widzę też, że można tutaj nabyć kosmetyki. Tak, zgadza się. Kosmetyki oraz nasze naturalne surowce. Borowina i solanka, czyli to jest to, czego używa się u nas do zabiegów, ale właśnie można sobie kupić takie produkty do użytku domowego i tym samym sposobem kontynuować tą terapię w warunkach domowych. A druga grupa produktów to są właśnie kosmetyki pielęgnacyjne z ekstraktami z borowiny i z solanki. Tak naprawdę za nami trwają już powoli przygotowania do obiadu, bo jesteśmy na stołówce, za nami jest stołówka i trzeba powiedzieć, że jest to też miejsce, w którym kuracjusze dowiadują się o imprezach i wycieczkach, o których zapomniałyśmy do tej pory wspomnieć. Co z tymi wycieczkami? Gdzie można się na nie wybrać? Dokładnie. Właśnie wykorzystujemy to, że kuracjusze znajdują się wszyscy w jednym miejscu, informujemy ich o różnych atrakcjach. Jeśli chodzi o wycieczki, no to współpracy z biurem podróży oferujemy. Kontynuujemy takie wycieczki do Cieszyna, do Wadowic oraz do Wisły. Wycieczki odbywają się w niedzielę, czyli w dzień, kiedy nie ma zabiegów. No i jeżeli komuś już tutaj u nas się jakimś cudem odrobinkę nudzi, to może też pojechać gdzieś dalej i zobaczyć coś innego. Super, słyszałam, że w tle już robi się dla nas kawa, e, także chyba będziemy musiały zakończyć. A my ponownie jesteśmy w Starej i wróciliśmy do naszego mobilnego studia Profilaktyka 40+. Plus uzdrowisko w Goczałkowicach przystąpiło do tego programu. Dlaczego? Przystąpiliśmy do tego programu mając na względzie dobro naszych pacjentów. Z jednej strony jesteśmy jedynym miejscem w Goczałkowicach Zdrój, które realizuje ten program rządowy. Z drugiej strony chcemy, ażeby nasi kuracjusze, którzy są tutaj na Pobycie, mogli skorzystać z, naszej, z naszego centrum diagnostycznego. Mamy bardzo bogate zaplecze w tym zakresie, mamy własną pracownię rentgena cyfrowego, mamy pracownię ultrasonografii i własne laboratorium. Mamy do dyspozycji również pakiet specjalistów, którzy służą pomocą kuracjuszom, a każdy, kto ma problem z profilaktyką albo jej nie stosuje, będzie mógł w trakcie swojego pobytu w uzdrowisku, w trakcie tych 21 dni przejść kompleksowe badania i tym wyróżniamy się wśród innych uzdrowisk i tak budujemy swoją przewagę i zwiększamy atrakcyjność na rynku. Profilaktyka dla każdego pacjenta to podstawa. Oczywiście. W naszym uzdrowisku, jak już Pan Prezes wspomniał, realizujemy program Profilaktyka 40+, który jest przeznaczony dla pacjentów powyżej 40 roku życia, zarówno dla pani jak i dla Panów. Profilaktyka jest bardzo ważna, szczególnie w dobie popandemicznej, kiedy to dostęp do opieki zdrowotnej był zdecydowanie ograniczony. Także ten program pozwala realizować pakiety badań laboratoryjnych dedykowanych dla każdego pacjenta indywidualnie. Procedura przystąpienia do takiego programu polega między innymi na wypełnieniu odpowiedniej ankiety. Wtedy oceniane są czynniki ryzyka i dla każdego pacjenta dedykowany jest specjalny program badań. Wśród tych badań można będzie wykonać morfologię krwi, badanie ogólne moczu poziom glukozy we krwi, kwasu moczowego, pakiet wątrobowy, pakiet cholesterolowy, a także, co jest bardzo ważne w profilaktyce chorób nowotworowych jelita grubego, badanie kału na obecność krwi utajonej. W przypadku panów jeszcze w tym programie jest możliwość wykonywania, wykonania markera PSA, co jest szalenie istotne w przypadku nowotworów jelita, gruczołu krokowego. Wczesne wykrycie pewnych chorób pozwala na wczesne wdrożenie leczenia, no i tym samym uniknięcie powikłań, które wiążą się ze zbyt późnym rozpoznaniem wielu schorzeń. Pan prezes tutaj już wspomniał z takiej oferty, można tutaj właśnie skorzystać, jeżeli chodzi o profilaktykę 40. Niektóre uzdrowiska nie mogą pochwalić się takim wachlarzem usług. Nie każde uzdrowisko ma takie zaplecze, jak uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój. My poza działalnością uzdrowiskową prowadzimy jeszcze szpital reumatologiczny i szpital rehabilitacyjny, a wymagania kontraktowe powodują, że musimy mieć własne centrum diagnostyczne. Dzisiaj to centrum diagnostyczne stawiamy do dyspozycji pacjenta sanatoryjnego, po to, żeby ta oferta była jeszcze lepsza. I przyczyniała się do tego, żeby można było wykrywać choroby i wcześniej reagować. Często zdarza się tak, że pacjent przyjeżdża tutaj leczyć się na jedną chorobę, a tak naprawdę później ta pogłębiona diagnostyka dzięki tej profilaktyce no dowiaduje się, że jeszcze jednak na czymś tak. się trzeba popracować. Tak, tak, zdarza się. Zdarza się i to nierzadko. Nie że pacjent pyta nas lekarzy o różne schorzenia, które w zasadzie jakby nie są związane z rumą podstawową, na którą tutaj trafił. Staramy się oczywiście udzielać wszelakich porad pomocy i no, czynimy to z chęcią i, i, i bardzo często. Panie prezesie, jakie największe wezwania czekają uzdrowisko w Głoczałkowicach w najbliższych pięciu latach? To jest bardzo długa perspektywa, ale myślę, że takim największym wyzwaniem będzie budowa nowego szpitala rehabilitacyjno-reumatologicznego uzdrowisko Goczałkowice zdrój uzyskało zgodę wojewody śląskiego na tą inwestycję. Przed nami więc rozpoczęcie starań, zabiegów o to, żeby pozyskać finansowanie na to przedsięwzięcie a w ten sposób zwiększyć ofertę lecznictwa sanatoryjnego w dotychczasowym domu zdrojowym. To jest przedsięwzięcie, które niewątpliwie wpisuje się w tę perspektywę pięciu lat, a być może krótszej, bo zgoda wojewody została wydana na trzy lata. Panie doktor, już na koniec inwestycje, chociażby nowy budynek szpitala. Większy komfort, jeżeli chodzi o, o kuracjuszy, to wszystko wpływa na to, że po prostu warto tutaj przyjechać, warto się leczyć, no i warto postawić czas na profilaktykę. Oczywiście. To jest rzecz oczywista. Staramy się jednak bardziej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Yy, zarówno lekarzy, jak i fizjoterapeuci, yy, pielęgniarki. Wszyscy staramy się, żeby pobyt pacjenta w naszym uzdrowisku był wyjątkowy i żeby Państwo do nas wracali. Wracają? Oczywiście, z tych badań, które prowadzimy, wynika, że pacjenci, którzy u nas są, nie są pierwszy raz. Bardzo często to są stali bywalcy, tak, tak. jeżeli można użyć takiego określenia, ale to świadczy również o tym, że wracają do tego, co dobre. A oferta uzdrowiska Goczołkowice Zdrój zasługuje na uwagę. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za przybycie do naszego studia. Dziękuję bardzo, bardzo dziękujemy. A Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszamy do uzdrowiska w Goczałkowicach Streju.